Witam Państwa serdecznie w kolejnym, już szóstym odcinku programu Musisz to wiedzieć. Z nami politolog Jan Stocki. A witam redaktor Maciej Maciak. Jest już oddźwięk na nasz program, oddźwięk taki, na jaki ja osobiście czekałem. Jeden z polityków się wściekł. W zasadzie nie polityków, to taki urzędnik, ale gdzieś tam blisko polityki. Na razie jeszcze nie będę ujawniał, o co chodzi, ale w każdym razie już jest ten pierwszy odzew, na który ja osobiście czekałem. A w dzisiejszym odcinku będzie jeszcze ostrzej. Czyli tutaj będzie coraz więcej tych reakcji. No, tak to bywa. Panie Janie, czy może mi pan powiedzieć, kto jest prezesem GUS, Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce? Nie przygotowałem się do programu, nie mam zielonego pojęcia. Rozgrzeszam pana, bo na to pytanie w ciągu ostatnich 3 dni nikt z zapytanych nie potrafił mi odpowiedzieć. A to jest w ogóle chyba taka funkcja, gdzie obsadzanie funkcji prezesa nie jest fajerwerkami, choć tam pewnie władza spora. Pytałem ludzi, którzy znają się na polityce, znają się na państwie polskim, znają się na samorządach, znają się na instytucjach publicznych. Nikt nie znał odpowiedzi na pytanie, kto jest szefem GUS. Ja rozumiem, że to nie jest jakaś tajna postać, jego nazwisko jest utajnione, ale jakoś nam w życiu codziennym, w publicystyce, to ta osoba umknęła. Dokładnie, w ogóle nie kojarzę postaci. A któż to taki? Do tej pory nie pofatygowałem się, żeby sprawdzić, jakie jest jego nazwisko, ale na pewno zarabia całkiem niezłą sumkę pieniędzy. O, bez wątpienia. Za pracę, jaką wykonuje. I o tej pracy dziś chcielibyśmy na początku, w zasadzie ja, bo pan Jan jeszcze nie wie, do czego zmierzam. Panie redaktorze, ale no, mówią powszechnie, mówi się, że nie ma nic bardziej nudnego niż statystyka, także facet może i bierze ciężkie pieniądze, ale musi się też śmiertelnie nudzić. Szanowni Państwo, czy ktoś z Was wie, jaka jest średnia krajowa płac? Zapewne wiecie, bo bardzo często ta kwota pada w mediach ogólnopolskich. Jest to kwota, panie Janie? Około 3,5 tysiąca, zdaje się. Dobrze kojarzę? Blisko 4 tysięcy złotych. O, nawet lepiej. Wszyscy słyszymy, jesteśmy karmieni historią o średniej krajowej. Patrzymy na nasze zarobki, które znacznie odbiegają od tej średniej krajowej, i zastanawiamy się, coś jest z nami nie tak. Zarabiamy gorzej niż średniak, czyli jesteśmy poniżej przeciętnej. Jesteśmy przeciętnej. Słabi, tak? Być może obraliśmy złą drogę życiową, być może źle się sprawdzamy w pracy, którą podjęliśmy. Być może, że się źle wykształciliśmy, rodzice się czują winni za swoje dzieci, gdyż mniej zarabiają niż średnia krajowa, mogli je wysłać na zupełnie inne studia. Tak. Sami młodzi ludzie też mogą czuć, że nie postąpili właściwie, będą robili drugi fakultet, żeby zmienić zawód. A sytuacja będzie się powtarzała. Będą znacznie niżej zarabiać niż słynna średnia krajowa. To jest bardzo frustrujące, rzeczywiście. Panie Janie, żeby tak nie zanudzić naszych widzów, proste pytanie. Średnia krajowa skąd się bierze? Wynik jest od czego? To przeliczenia zarobków wszystkich Polaków, podzielenia przez sumę tych Polaków. Tak też myślałem gdzieś mniej więcej do przedwczoraj. Wszyscy moi rozmówcy byli przekonani, że tak jest, jak tu... A tak nie jest? Pan Jan powiedział, a tak absolutnie nie jest. Szanowni Państwo, nie wiem, dlaczego ta informacja jest ukrywana przed Wami, przed nami wszystkimi. Na pewno wywołuje ten efekt, którym wspomniałem wcześniej. Każdy z nas wini siebie, że nie zarabia tyle, przynajmniej ile średnia krajowa, i być może bierze sobie nadgodziny, intensywniej pracuje. W ten sposób jest bardziej wydajny w pracy. Ale to ciekawość mnie zjada, to jak się ją liczy? Jak się liczy średnią krajową? Proszę mnie sprawdzić, panie Janie, pan jest człowiekiem dociekliwym, niech pan mnie sprawdzi. Okazuje się, szanowni państwo, że średnia krajowa nie jest tak, jak pan Jan wcześniej powiedział, uśredniana ze wszystkich zarobków z różnych zawodów, z całej Polski, ze wszystkich zakładów pracy, lecz średnią krajową wylicza się na podstawie wybranych 1000 firm w Polsce zatrudniających powyżej 9 osób. Wszystkie firmy, które zatrudniają poniżej 10 osób, nie są w ogóle brane do tych statystyk. Więc ci wszyscy, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, bądź mają małe mikroprzedsiębiorstwa do 10 osób,
w ogóle nie będą brane pod uwagę w tych obliczeniach, a wiadomo, że w tych firmach często zarabia się mniej. Prezes, być może kobieta, nie wiem, nie znam tej osoby, ustaliła takie algorytmy obliczania, że wybierają w Polsce 1000 najbardziej być może prosperujących zakładów i spośród tych zakładów wyliczana jest średnia. Taki to mamy dziwny system. Na dodatek do tych statystyk nie są w ogóle brane pod uwagę zarobki w urzędach. Ani też nie? Nie. No to, ani to jest cała armia ludzi. No. Cała armia ludzi, bo by tą średnią zaniżyli. No bo często urzędnicy, my kojarzymy urzędników z dyrektorami, naczelnikami, ale często to są zwykli urzędnicy, którzy zarabiają coś tam niewiele ponad minimalną pensję. Zawsze coś mi nie grało. Jeżeli porównamy średnią krajową w Polsce ze średnią krajową w Niemczech, oczywiście średnia krajowa w Polsce jest niższa niż średnia krajowa w Niemczech. Ale gdy porównamy różnego rodzaju rankingi, jeżeli chodzi o wypłaty, na przykład w Europie, wiadomo, najwięcej zarabiają Norwegowie, Luksemburczycy, tak. Potem jest ten środek, czyli Niemcy, Francja, Szwecja, potem długo nic i na samym końcu Polska i Rumunia. Z takimi małymi wskaźnikami. I gdy porównamy te wolnorynkowe rankingi, między wypłatą Polaka a wypłatą Niemca jest przepaść ogromna. Ale jak porównamy średnią krajową w Polsce i średnią krajową w Niemczech, już tej różnicy takiej nie ma. Czyli podsumowując, ktoś, kto pracuje, ma własną działalność gospodarczą, ktoś, kto pracuje w małej firmie do 10 osób, nie będzie ktoś, kto pracuje w urzędzie, się nie liczy. Jak ktoś ma umowę o dzieło czy zlecenie, liczy się? Nie, nie liczy się. Taka osoba też nie będzie brana pod uwagę w obliczaniu średniej krajowej. No to kiedyś żartowano, że jest kłamstwo, wielkie kłamstwo jest statystyka. No to tutaj to powiedzenie sprawdza się w zupełności. Ten, kto to wymyślił, miał rację. Po co nam w kraju tego typu zakłamane dane dotyczące średniej krajowej? Komu to jest potrzebne? Może dla lepszej satysfakcji, żebyśmy czuli się lepsi, że u nas się tam, no co prawda mnie osobiście się nie powiodło, ale ogólnie jest dobrze, może po to. Jest być może jedno wytłumaczenie, dlaczego ten dziwny system zakłamania rzeczywistości w Polsce został wprowadzony. Panie Janie, może pana nakieruję. Na jakiej podstawie oblicza się składki ZUS, ale już wtedy wspólne dla wszystkich zawodów, wszystkich przedsiębiorców na przykład? No to wietrze tutaj już rozwiązanie. Pewnie będzie chodzić o to, że wtedy ta średnia jest punktem odniesienia. Ta nadmuchana średnia krajowa, nierealna, nie odbiegająca od realiów panujących w naszym kraju, jest wykładnią do obliczenia składki ZUS dla przedsiębiorców, dla pracowników i narzucona tym, którzy w ogóle nie zarabiają, nie zbliżyli się do średniej krajowej. To teraz przedsiębiorcy z Włocławka dowiedzieli się, czemu płacą tyle pieniędzy, mimo że teoretycznie przecież nie powinni. Nie wygląda to wprost z ich zarobków, z tego jak funkcjonują ich firmy. To już wszyscy, którzy mają własną działalność gospodarczą, w tym momencie wiedzą, dlaczego państwo tyle od nich wymaga. Dla tych wszystkich, którzy chcą zweryfikować informacje, które podałem w tej chwili, podaliśmy wspólnie z panem Janem, zachęcam do odwiedzenia strony money.pl. Artykuł nazywa się Statystyka. Ile zarabiają Polacy? Odkłamujemy mity o wynagrodzeniach. Panie redaktorze, potężny mit. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Myślę, że po ujawnieniu tej informacji ktoś się znowu wścieknie.